Witajcie, dziś przychodzę do Was z pysznym sosem owocowym do mięsa. Będzie to sos żurawinowy. Przygotowujemy go na święta Bożego Narodzenia, ale sprawdzi się przy każdej innej okazji również do kaczki, do gęsi, do karkówki, do schabu, dosłownie do każdego mięsa. Ja tutaj mam pół kilograma świeżej żurawiny, umytej oczywiście. 2/3 szklanki soku z pomarańczy, 1/3 szklanki wody, jedno jabłuszko, takie dość spore, szklaneczkę małą, 200 g cukru oraz pół łyżeczki soli oraz pół łyżeczki cynamonu. I już zabieramy się do roboty. Przygotowujemy sobie większy rondel lub taką patelnię głębszą, tak jak ja mam. Włączamy gaz i wlewamy wodę, 1/3 szklanki, sok pomarańczowy, 2/3 szklanki. Dosypujemy przyprawy, czyli sól i cynamon oraz szklankę cukru. I to wszystko zagotowujemy i rozpuszczamy cukier. A w tak zwanym międzyczasie obieramy jabłuszko i ścieramy je na grubych oczkach tarki. Możemy pokroić w grubą kostkę, ale optymalizujemy czas. My ścieramy. Oczywiście wszystko w międzyczasie mieszając. Dobra, jeszcze chwilkę. Gdy syrop się zagotował, dodajemy żurawinę i zmniejszamy ogień i dajemy jej się chwilkę podgotować. Jak widzicie, kuleczki już popękały i po 5 minutach damy starkowane jabłko. I teraz nie musimy robić nic więcej niż mieszać od czasu do czasu. I tak dusimy, odparowujemy około 15-20 minut na małym ogniu. Po 15 minutach już wygląda tak, ale jeszcze troszkę odparujemy. I gotowe, spójrzcie. Oczywiście, jeżeli chcielibyście ulepszyć tą wersję, możecie dodać gwiazdkę anyżu, goździka lub kardamon. Wtedy będzie smak jeszcze bardziej podkręcony. Teraz w zależności od tego, co chcecie zrobić, my część zawykujemy w słoiczku, a część zostawimy do zjedzenia na bieżąco. Wyparzyłam słoiczek do weków i teraz gorący sos przekładamy do słoika. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis i dacie znać, czy Wam smakuje. I tak się prezentuje wersja finalna. Może to być inspiracja do podania na stole wigilijnym. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.